Witam, 25 czerwca 2014, aktualności ze słonecznego Gołębnika. Poprzedni tydzień dosyć napięty programowo, wiele treningów Gołębi Młodych, szczególnie po Górze Mizerskim, Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba, Karpacz. Loty z Karpacza bardzo udane, pomimo aury takiej dosyć trudnej, przechodzący front, chwilowe opady deszczu. Niemniej jednak gołębie pierwszego i drugiego lęgu świetnie sobie poradziły. Jeśli chodzi o wczorajszy lot, lot bardzo trudny, lot ze 100 km zajazdu pod kogutem. Pierwszy lęk rewelacyjnie, 1,5 godziny na dystansie 100 km, natomiast drugi lęk widać jeszcze niedojrzały emocjonalnie. Ta orientacja nie dość do końca jeszcze tak rozwinięta, chwilowo się zawahał, przyhamował, nadeszła burza, no i niestety musiały przenocować w terenie. Teraz rano drugi lęk ląduje. Co się okazuje, gołębie wybitne znajdą zawsze swój dom. Natomiast gołębie, które się wahały w poprzednich treningach, nie wykazywały woli walki, jeszcze są w trasie. Wniosek: loty, loty, jeszcze raz loty. Te loty treningowe gołębi młodych, ekstremalne, które robię z Karpacza, z Harachowa, ze Świeradowa, z Karpacza, tych lotów odbyły już ponad 30, mają za zadanie wyłonić grupę gołębi, które zrobią ekstremalny lot gołębi młodych. Poza tym, oferując gołębie młode hodowcom, którzy nabywają ode mnie, należy mieć na uwadze, że towar musi być pierwszej klasy. I tak to jest w przypadku mojej hodowli. Wysyłam aktualnie parkę gołębi do wymagającego hodowcy do Gliwic. Tam zapragną parkę wyżymaczy. Tutaj oferuję samczyka po samicce 1089, która zdobyła pierwszą nagrodę w locie Suwałki 650 km dla gołębi młodych. Tutaj za partnerkę dostanie niebieską samiczkę, również z podstawowej pary wyżymaczy, które potomstwo robi bardzo rewelacyjne wyniki na Suwałkach 650 km. Brat jest teraz w Zakopanem, tam rywalizujemy w ramach KLD w warunkach typowo górskich. Tu jako gratis będzie gołąbek linii Arlet. Natomiast do Lewina Kłodzkiego, tam gdzie urodziła się i żyła pani Violetta Villas, wysyłam parkę Verwort. Tam hodowca potrzebuje czegoś wybitnego, szybkiego.